Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dziś po raz kolejny witam się z Wami na kanale Scrap Passy i przychodzę do Was z czymś, czego jeszcze na tym kanale nie robiłam. A co to będzie? No pewnie już się domyśliliście z tytułu tego filmiku. Dziś przyjrzymy się pewnemu produktowi, a chodzi mi właśnie o te gąbeczki do tuszy Distress. Ja dzisiaj zajmę się taką zwykłą gąbeczką do zwykłych tuszy klasycznych Distressów, ale na półeczkach Scrap Passy znajdziecie również gąbeczki do Distressów Oxide. No i pewnie zastanawiacie się, po co te gąbeczki, po co kupować całą taką gąbeczkę, która jest sucha, która nie jest nasączona tuszem. No i w ogóle, czy to warto kupić, czy to będzie w ogóle potrzebne. I powiem Wam tak, są trzy zastosowania właśnie tego typu gąbeczek. Pierwsze, chyba najbardziej popularne zastosowanie tych czystych gąbeczek jest takie, że tutaj możemy dodać te kolory tuszu, które nam się najbardziej podobają i możemy zrobić tusz ombre. Czyli wybieracie trzy kolory, mogą być dwa, mogą być trzy, mogą być nawet cztery, o ile Wam się zmieszczą tutaj na gąbce i robimy paseczki tymi właśnie tuszami. Nasączamy tuszami naszą gąbeczkę i później, kiedy chcemy coś na przykład stemplować, bo najlepiej to się sprawdza przy stemplowaniu, możemy uzyskać bardzo fajny efekt ombry. I to jest pierwszy lifehack, co z tym możemy zrobić. Druga sprawa to oczywiście tusz zapasowy. Jeżeli macie już swoją kolekcję Distressów czy Distressów Oxide, możecie spotkać się z sytuacją, kiedy coś się stanie z Waszym tuszem, a ponieważ macie już wszystkie tusze i macie nawet uzupełniacze do tych tuszy, to możecie nie chcieć kupować po prostu kolejnego koloru, możecie wybrać właśnie taką gąbeczkę. No i w jakichś takich sytuacjach awaryjnych to może Wam się przydać i dobrze wiedzieć, gdzie można kupić taką gąbeczkę, taki pad na tusz. I to była druga sytuacja. Natomiast trzecia sytuacja jest taka, kiedy chcemy mieć tusz w innym rozmiarze niż ten, w którym jest na przykład najczęściej dany kolor sprzedawany. Jakiś czas temu Distressy były sprzedawane właśnie w takich dużych padach, jednak te mniejsze kosteczki wyparły te duże i szczerze powiedziawszy coraz trudniej właśnie teraz trafić na takie duże, klasyczne Distressy Oxide. Oczywiście Distress, cały czas mi się mylą te klasyczne Distressy z Distressami Oxide. Tak się przyzwyczaiłam do Oxide'ów, że już po prostu cały czas się mylę. No ale oczywiście chodzi o klasykę. Czyli klasyka jest dostępna tak naprawdę w dwóch rozmiarach, takich dużych i małych kosteczkach. Te duże zostały wyparte właśnie przez te mniejsze Distressy, które są oczywiście bardziej poręczne, które są przede wszystkim tańsze i dzięki temu możemy szybciej całą kolekcję zbudować. Natomiast czasami może się okazać, że potrzebujemy właśnie takiego dużego tuszu Distress, a wszystkie są właśnie w małych rozmiarach, nie możecie dostać tego dużego tuszu. Jest jakiś problem, trzeba by było go sprowadzać czy szukać po prostu na krańcach internetu. No i właśnie w takim przypadku bardzo dobrze sprawdzają się te duże pady, które możemy kupić osobno. A do takiego pada wystarczy tylko dokupić ulubiony tusz, albo jeżeli go już macie, to oczywiście nic nie musicie kupować. I wystarczy po prostu nasączyć ten pad ulubionym kolorem tuszu. Ja mam na przykład tutaj Picket Fence, tusz, który kiedyś wzbudził bardzo wiele pytań, kontrowersji, czy on będzie w dużym rozmiarze, czy on będzie w małym rozmiarze, czy będzie dostępny jako Distress Oxide. Ten tusz jakiś czas temu rozgrzewał nasz skrapowy świat, więc dużo osób pytało właśnie o ten tusz. Mnie jest on potrzebny właśnie w dużym padzie i postanowiłam, że przy okazji właśnie ostatnich zakupów opowiem Wam również o padzie, o tuszu, o nasączeniu. No i tak, mamy nasz uzupełniacz, oczywiście widzimy, to jest wypełniony tuszem. W środku mamy kuleczkę, która sprawia, że ten tusz nam się nie rozwarstwia i przed użyciem warto dobrze wstrząsnąć. I teraz wystarczy po prostu najzwyczajniej w świecie nasączyć pad. I na początku będzie to trochę żmudne zajęcie, ponieważ ten tusz, zobaczycie, pewnie już widzicie, on bardzo szybko wsiąka, więc musimy go trochę nałożyć, poczekać, dołożyć jeszcze troszeczkę, poczekać aż wsiąknie. I tak robimy z całą gąbeczką. Jak patrzę na białą gąbkę i biały tusz, to tak teraz pomyślałam, że chyba trzeba było wybrać bardziej kontrastujący kolor, ale trudno. Będziemy już lecieć z tym.
Ja tu jeszcze widzę dużo miejsc, gdzie powinnam dokładniej to zrobić. No i zobaczcie, wygląda to już w miarę dobrze. Mam tutaj tusz. On będzie jeszcze dalej wsiąkać, więc tutaj trzeba się przygotować na to, że trzeba to zrobić kilka razy i ewentualnie jeszcze w trakcie używania dodawać i dodawać, bo na pewno jeszcze spotkacie się z sytuacją, kiedy okaże się, że jednak za mało tego tuszu jest na poduszce i trzeba będzie dodać. No dobrze, powiedzmy, że na razie wystarczy, zaraz zobaczymy, jak ten tusz pracuje. Do tuszy Distress. Czy są to tusze Distress Oxide, czy są to normalne, klasyczne tusze? Jak zawsze będę Wam polecać właśnie te okrągłe gąbeczki i uchwyty do nich. One są po prostu genialne. Uwielbiam je. Bardzo Wam serdecznie polecam. No i teraz czysta gąbeczka i pierwsze użycie tuszu. No i zobaczmy. Widzę, że ja jeszcze muszę ten tusz nasączyć i to jest najlepsza metoda. Jeżeli boicie się, że przedobrzycie, to najzwyczajniej w świecie nasączajcie ten pad tuszem i sprawdzajcie, jak to wygląda i czy nie potrzebujecie jeszcze więcej tuszu. No i dobrze, wygląda na to, że mój pad już został bardzo dobrze nasączony. Możemy jeszcze troszeczkę dodać zawsze tuszu. I kiedy wiedzieć, kiedy tuszu jest za dużo? Po prostu wtedy, kiedy Wasza gąbeczka przestaje go przyjmować. Wtedy jest na pewno za dużo. Moja spokojnie jeszcze sporo tego tuszu przyjmie. Ale kiedy się okaże, że zostaje Wam jakaś kałuża, to wtedy tą końcówką najlepiej rozprowadzić ją gdzieś na boki, bo na bokach zapewne macie mniej tuszu, tak jest zawsze. Tak więc najlepiej rozprowadzić i tyle. I teraz nasz tusz Distress już jest gotowy do pracy i jeszcze jedna rzecz na koniec, którą bym Wam chciała polecić, to sposób przechowywania tych gąbeczek i tych tuszy, te duże tusze Distress, zarówno małe jak i duże, idealnie sprawdzają się do przechowywania gąbek z tyłu. Dzięki temu wiemy, że gąbeczka do danego koloru jest zawsze na swoim miejscu. I tutaj także bardzo fajnie się sprawdza najzwyklejszy rzep, taśma rzepowa, albo takie właśnie małe, samoprzylepne, okrągłe rzepiki. Wystarczy przykleić, przyłożyć gąbkę, wszystko się trzyma. I spokojnie możemy przechowywać tusz razem z gąbeczką dedykowaną właśnie do tego tuszu, do tego poszczególnego koloru, żeby nam się nic nie zmieszało, żeby nic nam się tutaj niepotrzebnie nie blendowało. Tak więc to jest bardzo fajny trik i sposób na przechowywanie gąbek i tuszy. Tutaj w przypadku tego tuszu to jest Rusty Hinge, czy również Distressowy nasz piękny odcień. I również tą gąbeczkę tutaj przechowuję w ten sam sposób, z tym, że tutaj używałam zwykłej taśmy rzepowej, która nie była samoprzylepna. No i tutaj trzeba było dać kropelkę kleju na gorąco, przykleić tę taśmę, no i również możemy fantastycznie przechowywać gąbeczki. Tak więc to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten film i że będziecie wiedzieć już, o co chodzi z tymi właśnie czystymi padami do tuszy Distress i do tuszy Distress Oxide. Tak więc możecie teraz spokojnie bawić się albo robić własne kolory, własne kompozycje ombre, albo możecie również tak jak ja po prostu zmieniać rozmiary tuszy w zależności od tego, jaki pad potrzebujecie. Jeśli spodobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie o kciukach w górze, a także subskrypcji kanału. Będzie mi również bardzo miłe, jeśli zajrzycie do mnie na kanał Kreatywna TV. Tymczasem ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.